Śląsk to moje dzieciństwo, moja młodość, czyli okres, w którym mikrokosmos śląski przedstawiał mi się jako cały świat. Napisałem książkę Pielgrzymka do grobu Brigitte Bardot, która wydaje mi się dziełem mojego życia. W tej powieści matryca Katowic nałożona jest na świat. Jaka jest ta matryca Katowic? To jest mój pejzaż wewnętrzny, to znaczy pejzaż tego miasta, tak jak je pamiętam, kiedy chodziłem za rączkę z mamą i z tatą. Na przykład kino Rialto, które opiewałem w wierszach. Te wszystkie napisy socjalistyczno-komunistyczno-propagandowe. Tak się zastanawiałem, co by było, jakby Marlon Brando tutaj na przykład był, czy Liz Taylor, czy Brigitte Bardot. Jak oni by to widzieli? Jak oni by się zachowywali w tym wszystkim? Myśmy byli z jednej strony w tej szarzyźnie, w tym cieniu szarym tej rzeczywistości, ale nasze życie wewnętrzne było bardzo bogate. Ja je rozumiem bardziej jako to życie wewnętrzne, które było w Katowicach, w Polsce, w ludziach. To te Katowice są moim takim wewnętrznym pejzażem. Akcja! Producent filmowy, scenarzysta i przede wszystkim reżyser filmowy i teatralny. Urodził się w Katowicach, ale edukował w szkole filmowej w Łodzi. Pierwszym samodzielnym filmem Lecha Majewskiego był Rycerz z 1979 roku. Z Polski do Hollywood. Dzięki nawiązaniu kontaktu z amerykańskim producentem Michaelem Hausmanem stworzył film Lot Świerkowej Gęsi. Weź się na ręce jak pannę młodą. Muszę się najpierw umyć. Nie, świetnie wyglądasz. No podnieś ją. Znalazł swoje miejsce, nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim na świecie. Tworzył w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, realizował film w Brazylii. W samej Japonii jest chyba 5 fanklubów, które są zainteresowane tylko jednym jego filmem, jednym z najważniejszych, Młyn i Krzyż, który powstał już prawie 10 lat temu. No więc jak ma 5 fanklubów w Japonii, z planu filmowego na scenę. W 1993 Lech Majewski wyreżyserował pierwszy spektakl operowy, zaraz po nim kolejny i kolejny. Kiedy spojrzymy na czołówki jego filmów, to okazuje się, że nie zostawia zbyt wiele miejsca swoim współpracownikom, bo właściwie robi wszystko sam. Deski teatru czy filmowy plan, Lech Majewski z powodzeniem odnajdzie się w różnych rolach. Jest wrażliwy artystycznie, ale przy tym bardzo stanowczy i momentami wydaje się być surowy. Za nisko się pochyliłeś, spójrz tam na obraz. Miałeś być bosy. Mówiłem ci, że jesteś bez butów. Lech Majewski jest bardzo silną osobowością, ale myślę, że po to, żeby być reżyserem, a więc tym, kto zawiaduje na planie dziesiątkami, a czasami setkami osób, to jest niezbędne, więc trzeba być trochę takim kapralem, ale w tym najlepszym słowa tego rozumieniu. Twórczość reżysera charakteryzuje się dużą różnorodnością. To człowiek, który podróżuje nie tylko między planem filmowym a sceną, ale także po świecie. To, co mnie najbardziej w nim fascynuje, to takie nieustanne, niekończące się skupienie na tym, co jest dla niego najważniejsze, czyli po prostu na sztuce. Ta śląskość wraca w twoich filmach, odżegnujesz się od porównań z Kazimierzem Kucem, mówisz, opowiadam o Śląsku na swój sposób, swoim językiem. No, Śląsk jest bardzo taki magiczny. No, ja w ogóle na tym Śląsku stworzyłem taki swój świat i cały czas mogę powiedzieć, że w nim przebywam. Dlatego tak mi podszedł temat chociażby Angelusa, który jest realizmem magicznym. Ja z Angelusem objechałem cały świat.
Nie za dobrze chyba ten film był przyjęty w Polsce, ale tak się dzieje cały czas z moimi filmami. Natomiast na świecie on zrobił dość dużą furorę. Dostałem za niego nagrodę Felliniego. Pamiętam, że no niedawno byłem zaproszony przez festiwal, który się odbywał w Kolumbii, w Ameryce Południowej. I to był festiwal pierwsze, drugie filmy reżyserów Ameryki Południowej, Ameryki Łacińskiej tak zwanej. I tam wszyscy, ja byłem honorowym gościem, rok przede mną był Martin Scorsese, honorowym gościem. Ja tam przyjechałem się, musiałem z wszystkimi tymi młodymi reżyserami i operatorami fotografować się jak niedźwiedź na Krupówkach, bo wszyscy doskonale znają moją twórczość, ale kochają Angelusa. Dla mnie to jest w ogóle szaleństwo, bo przecież Angelus jest po śląsku. Film oni odbierałem jako z ich świata. Chcę wrócić do tych lat dziecięcych, lat młodzieńczych, bo to nie tylko Śląsk, nie tylko Katowice, ale także Wenecja. Krajobrazy tak bardzo różne, tak bardzo odmienne, szczególnie w latach 60. Co powstało na skutek tego kontrastu w twoim życiu, w twoim myśleniu o sztuce? To samo przejście, zestawienie tamtych Katowic, które były czarno-białe, takie siermiężne, z tymi gigantycznymi portretami Breżniewa, Gomułki na rynku, z tym fałszem, który się lał z telewizji i z prasy, z tego zakłamania trafiasz do krainy, która jest po prostu jakimś snem, a nie rzeczywistością, no bo Wenecja jest taka poza realizmem. Kontrast pomiędzy architekturą miasta robioną bez uczuć. To jest, wsadzono ludzi do takich byle jakich domów, do byle jakich mieszkań. Z Wenecją, gdzie każda fasada, każdy kawałek, wszystko co się widzi na ulicy, no to Wenecjanie z miłością do tego miasta przywozili, okradali cały świat, zdobywali, podbijali ten świat i w Republice Veneto przywozili z miłością, dekorowali tą swoją kochaną panią, tą panią Wenecję. Wszystkie te kolumny, te kwadrygi, to wszystko jest przecież pokradzione z całego świata. I jednocześnie budując tak niezwykły amalgamat architektoniczny, stworzyli coś jednorodnego. Świat potrzebuje piękna, no bo tych ludzi, którzy pojawiają się w Wenecji, jest coraz więcej. Ta Wenecja już pęka w szwach. Wydarzenia z dzieciństwa, z młodości, one cały czas cię inspirują, cały czas powracają w twojej sztuce. No ja się zachwyciłem Wenecją. Ja może byłem szczeniakiem, nie za bardzo rozumiałem, na czym to polega, ale to było tak piękne i magiczne, że to przeniknęło mnie i wtedy oglądając obrazy w Galleria dell'Accademia w Wenecji, ja zobaczyłem obrazy, które mnie poruszyły, zacząłem malować sam. Potem trafiłem do szkoły filmowej. Też w Wenecji to się odbyło przez taką myśl gwałtowną, którą miałem na Ponte dell'Accademia, że gdyby Giorgione, wielki renesansowy wenecki malarz żył, to prawdopodobnie robiłby filmy takie jak Antonioni. Najważniejszą rzeczą w życiu i w sztuce jest tajemnica. Jaka to tajemnica? Tajemnica istnienia, bytu? Oczywiście, że wszystko jest, co tylko pomyślisz, no to jest jedyna prawda, jaką możemy powiedzieć o życiu naszym. No nie wiemy, co się wydarzy jutro, nie wiemy, co się wydarzy nawet dzisiaj. Nie wiemy, kogo spotkamy. No przecież jak człowiek się zastanawia nad swoim życiem, jak ludzie się spotykają i spędzają swoje życie, no są tak przypadkowe, wydawałoby się tajemnicze momenty, że nagle gdzieś coś, dwójka osób, z tego powstaje trzecie życie, jakieś dziecko, jakieś to dziecko z kolei, no to jak jest to tak tajemnicze samo w sobie, a oczywiście nie wiemy, co się z nami dzieje po śmierci, ale co się z nami działo, powiedzmy, w 1830 roku. Gdzie byłaś w 1830 roku? Nie pamiętam. Bo cię widzę teraz. A gdzie będziemy w 2130? No,
To jest... bardzo niewiele wiemy. Ja też interesuję się nauką. Połknąłem, miałem w szkole same dwóje ze ścisłych przedmiotów, ale odkryłem, jak uczyłem na Uniwersytecie Yale w Ameryce, to przegrałem taki głupi zakład i musiałem zrobić coś, czego nienawidzę, i facet, który, taki profesor, który, z którym się założyłem, zaciągnął mnie na wykład z matematyki. I to się okazało bardzo pięknym wykładem, który o dziwo zrozumiałem, i zacząłem chodzić na różne, na fizykę, na chemię, bo ona jest tak podawana w tak prowokujący wyobraźnię sposób przez tamtejszych profesorów, często noblistów. To jest zupełnie co innego niż szkoła, wkuwanie i tak dalej. To są wspaniałe jakby wyzwania dla wyobraźni, to co oni próbują zrobić. Pytał na przykład prostą rzecz. Jaka będzie grubość kartki, która ma tam 0,5 mm, jak się ją złoży 100 razy? No to ludzie mówili 0,5 mm razy 100, no to wiadomo, że to będzie tam 5 centymetrów. A to się okazuje, że ta kartka już przy 30 czy 40 złożeniu wychodzi poza nasz Układ Słoneczny, ta grubość. A przy 60, zdaje się, trzecim, to wychodzi poza istniejący kosmos. Bo nikt nie rozumie, co to znaczy podwajać. Bo to nie jest, że jeden się złoży i będzie 2, ale następny będzie 4, następny będzie 8, 16, 32, 64, 128, 200 ileś. I tak to tak szybko rośnie, że mówię, przy 63 złożeniu kartki papieru jesteśmy poza kosmosem. Kiedyś powiedziałeś, że twoje życie to jest taka podróż poprzez kraje, języki, różne dziedziny sztuki. Ta różnorodność, ten renesans, o którym już powiedziałeś, to jest dla mnie coś takiego, co ciebie definiuje. Ja byłbym szczęśliwy, gdyby tak mnie odbierano, bo kocham renesans. Uważam, że taki rozwój wszechstronny jest bardzo ważny. A my jesteśmy jakby potomkami epoki, która chwaliła wysoką specjalizację. Ale w ogóle też w nauce teraz jest tak, że ta wysoka specjalizacja zaczyna ograniczać. To jednak no, nauka idzie w stronę takiej teraz szerszego spojrzenia, bo gdzieś tam się to pozatykało w tym drążeniu jednostkowym. Dlatego jest pewnego rodzaju, pomimo, że jest gigantyczny skok technologiczny, to jest zastój intelektualny w nauce. Tam 100 lat temu to był przełom za przełomem, a tam mechanika kwantowa, no to wszystko, co się tam działo, teoria nieoznaczoności, no to wszystko, to były rewolucje w każdą stronę. A teraz tak raczej ich nie ma, mimo że potęga obliczeniowa komputerów jest w ogóle nie ma porównania, bo ich nie było wtedy. Było malarstwo, był film, ale jest też opera, jest literatura, proza, poezja. No właśnie, jak to jest? Powiedz, w którym momencie życia, co cię interesuje? Czy to są jakieś impulsy, co jest zaczynem, że robisz dzisiaj akurat to, a za chwilę co innego? Trudno powiedzieć, bo to tak jak jedno wynika z drugiego, no to jest takie emergentne. Teraz wychodzą moje utwory zebrane w literaturze i raptem to się zrobiło. Właściwie teraz kończę redagować ostatnią książkę z tego cyklu, a to jest 15 tomów. Tam jest 6 tomów prozy, to są powieści moje. 3 tomy scenariuszy, to jest przeszło 20 scenariuszy w tych 3 tomach, 4 tomy esejów, między innymi o nauce. I jest jeszcze tom taki wszystkich moich wierszy, taki zbiór, i tom jest sztuk teatralnych. No i się zrobiło 15 pozycji, to tyle tego jest. Ja nawet nie wiedziałem, że to pisałem, ale to tak Narodowe Centrum Kultury razem z wydawnictwem Rebis postanowili to wydać, więc
Więc skąd to się bierze? No. Ja tu z Góreckim miałem taką rozmowę. Henryk Mikołaj Górecki był moim sąsiadem i ponieważ dał mi muzykę do czterech moich filmów, to często rozmawialiśmy i on mi opowiadał historię, jak on dostał propozycję, żeby napisać balet w Nowym Jorku i pojechał i go wsadzili do apartamentu w hotelu Plaza, który zresztą należy do Trumpa. No i w tym apartamencie wwieziono mu fortepian Steinwaya. No i mówi, grałem na tym fortepianie, no, piękny dźwięk. Chodziłem do Central Parku, no wspaniały park, i ci Nowojorczycy pełni energii. I taki pełen podziwu byłem na tej energii, ale nie napisałem ani jednej nuty. Wróciłem do Katowic i od razu machnąłem to, co trzeba było zrobić. I mówi, skąd to się tu bierze, skąd to się tu bierze? A ja mówię, no ale wrócę do nauki, dlatego że siedzimy na tej gigantycznej energii sprasowanego słońca pod naszymi nogami. No to jest sama energia, czyli węgiel. Ten gatunkowy rozmach, rozrzut robi wrażenie. Niektórych fascynuje, innych drażni, polaryzuje krytykę i publiczność. Czy publiczność i krytyka, ich zdanie ma dla ciebie jakieś znaczenie? Miałem w Buenos Aires retrospektywę filmów w takim dużym bardzo miejscu, kinie, bo to nie tylko kinie, ale tam również jest występy i tak dalej, to się nazywa tam varieté, ale tam jest 2000 miejsc i oni zrobili tą retrospektywę, bo tam bardzo popularnością dużą cieszyła się moja wystawa Pokój Saren. I rzeczywiście był jakiś, w wyniku tej wystawy zrobili retrospektywę. No i pamiętam, że byłem na Angelusie, gdzie było 2000 ludzi Argentyńczyków i też zastanawiałem się, jak oni tym hiszpańskim te śląski odbiorą, bo oni odbierali rewelacyjnie. No śmiali się tam, gdzie było śmiesznie, byli poważni, gdzie było smutno. Natomiast przyjechałem z tego Buenos Aires i zajrzałem do kina Światowic, gdzie mój kolega był kierownikiem tego kina. I tam od tyłu można było wejść i ja na Angelusa wszedłem. No to po pierwsze to było tak 1/3 sali, niedużej, no sala Światowic, kina Światowic. I po drugie nikt się nie śmiał. Wszyscy byli kamiennie poważni. No to jest taka metaforyczna odpowiedź, jak to jest, że w Buenos Aires jest 2000 ludzi na sali i reagują tak, jakby byli Ślązakami, a tu w kinie jest 1/3 sali i w ogóle nie reaguje. Ale rozczarowuje cię to jako Ślązaka? Nie, ja tego nie rozumiem. Znaczy nie rozczarowuje, no to jest dziwne. Ale to mi się zdarza wiele razy. I to się nie zmieniło od lat? Myślę, bo to było, to jakby popchało twoją karierę na świecie. To, że tutaj nie byłeś odbierany z takim aplauzem jak za granicą. No mogę odwrócić to i powiedzieć, że znam kolegów w Polsce, którzy byli zapieszczeni na śmierć i w ogóle nie zaistnieli i umarli. Nie tylko ich sztuka, ale fizycznie oni. Także to jest to, że mam tu spartańskie warunki w sensie odbioru, to bardzo to chyba jest zdrowe. W sumie się cieszę. Od początku unikasz komercji, ignorujesz tematy wynikające ze społecznego zainteresowania. Jesteś trochę takim artystycznym despotą. No pewnie. No i bardzo jestem dobrze. Z tego dumny. No jasne. Tak, no to są moje filmy, moje prace, ja mogę za nie odpowiadać. Ja nie mogę robić filmów, do których nie mam stosunku osobistego. No. Tak przyjąłem taką postawę gdzieś tam kiedyś i to oczywiście za to się i dostaję baty i też dostaje się za to nagrody. No to jest właściwie każda postawa ma to do siebie.
pamiętam twój powrót do Katowic. Wielokrotnie wtedy rozmawialiśmy. Na pytanie, kim jesteś, odpowiadałeś, że poetą, który robi filmy. Czy dzisiaj uzyskam inną odpowiedź? Poetą i malarzem, no w tym sensie, że to był mój warsztat. No, poezja mnie nauczyła takiego skrótowego, metaforycznego myślenia. No, a malarstwo było takim wyróżnikiem estetycznym. No, ciągle słyszę, że te moje filmy to są właściwie jak obrazy. Zresztą tak traktują też różne muzea i galerie, bo ja w Polsce prawie w ogóle nie jestem znany jako artysta wizualny. A na świecie to mam bardzo dużo wystaw. Będę protestować. Masz ważne miejsce w Muzeum Śląskim w przeglądzie sztuki. Tak. No teraz... Między znakomitymi malarzami, artystami. Są wyjątki, ale naprawdę w świecie miałem niebywałe wystawy, bo i w Luwrze, i w Prado w Madrycie, i w Smithsonian w Waszyngtonie, i w Museum of Modern Art w Nowym Jorku. W różnych miejscach, na Biennale w Wenecji. Także w National Gallery w Londynie, w Kunsthistorische w Wiedniu. No, cały czas coś się dzieje. Niedługo otwieram wystawę w Korei Południowej, w Seulu. Ale ja nie słyszę, żeby tu ktoś o tym pisał czy mówił. A to jest istotna część, bo mówiąc tak zwyczajnie już, co człowiek robi, żeby przeżyć finansowo. No, ta sztuka jest o wiele bardziej, można powiedzieć, od tej strony moim zawodem niż film, czy opera, czy teatr. Już nie mówiąc, że pisać książki w dzisiejszych czasach, to trzeba bardzo poczytne książki pisać, a ja takich nie piszę. No i mamy tutaj taką nutę rozczarowania, że na tym Śląsku nie jesteś odbierany tak, jakbyś oczekiwał. Narzekam, broń Boże. A jednak wracasz tutaj i jesteś, czego bardzo się cieszymy. Jestem stąd, ale ja nie narzekam. Ja nie chcę mówić, że ja narzekam. No, ja widzę plusy tego wszystkiego. Stwierdzam tylko fakty. Nie chodzi mi o żadne narzekanie, bo nie daj Boże, żeby się zmieniło, bo to było... Żeby się odwróciło. Tak, nie, to... Tak, jest bardzo dobrze. Jest jednak pewien etos ludzi stąd. Wydaje mi się, że my jesteśmy bardziej pracowici niż inni. Że to jest ewidentne dla mnie. Ja też jestem patriotą lokalnym. Jak już wracam do Polski zrobić film, tak jak mój najnowszy film, który się nazywa Brigitte Bardot Cudowna, to moja ekipa w 90% jest stąd. Młyn i Krzyż kręciłem tam, gdzie są targi, i Rutger Hauer, który pierwszy dzień zdjęciowy, on wszedł i mieliśmy gigantyczny blue screen tam powieszony i były telewizje, różne telewizje polskie. No to było właśnie, że i Charlotte Rampling, i Rutger Hauer, i Michael York mieli pierwszy dzień zdjęciowy. I Rutger wszedł w kostiumie i tak krzyknął do mnie z przeciwległego, ja byłem przed monitorem, i on mówi: Lech, dlaczegoś mnie okłamał? Ja zgłupiałem, bo to się wszystko nagrywało, ja tu jako kłamca występuję. A on mówi: mówiłeś mi, że to jest skromny film, a ta hala jest większa niż tej, której kręciłem Batmana. Bardzo dużo zawdzięczam, że tu się urodziłem, tu się wychowałem.